Dalej podsumowuję rok 2017, a przed Wami lista 10 filmów, które uważam za najgorsze, które pojawiły się właśnie w tym roku. I tutaj kilka spraw. Po pierwsze, nie oglądałem siłą rzeczy wszystkich filmów, w przypadku dobrych filmów, staram się nadrabiać te, które są ogólnie chwalone. W przypadku tych złych niekoniecznie. Jasne, jest największy truizm, czyli najlepiej samemu zobaczyć każdy film i wyrobić sobie opinię. No, tylko najzwyczajniej w świecie nikt z nas nie ma czasu oglądać wszystkich filmów. I kiedy widzę po zwiastunach, że nie zapowiada się nic ciekawego, nie ma właściwie żadnej pozytywnej recenzji i na przykład widziałem też poprzednią część danego filmu i to wszystko składa się na jeden wielki badziew, to najzwyczajniej w świecie wolę ten czas poświęcić na oglądanie czegoś innego. I tak na przykład nie oglądałem Baywatch, które jest przez wszystkich jechane za właśnie jeden z najgorszych filmów. Nie oglądałem Transformers najnowszej części, ponieważ po czwartej stwierdziłem, że dosyć. Nie mam zamiaru już ruszać tego kijem, nie mam zamiaru tego oglądać, nie mam zamiaru robić tego recenzji. Jeżeli zmieniłby się reżyser, na przykład pewnie, chętnie zobaczę, co z tą marką można dalej robić. Tak jak będzie film solowy o Bumblebeam, gdzie już nie będzie reżyserował Michael Bay na pewno obejrzę pewnie zrecenzuję, natomiast kolejnych Transformers Michaela bo ja po prostu na w świecie nie mam ochoty oglądać i dlatego nie umieszczę ich na tej liście bo tak jak wspomniałem nie oglądałem ich są jeszcze takie filmy tutaj chciałbym honorowo wspomnieć o American Assassin film który jest tak zły że na nim się naprawdę dobrze bawiłem ten film mógłby się znaleźć na tej liście bo jest absolutnie fatalny i to nie jest tak że w którymś momencie puszczają do nas oczko i pokazują że to jest wszystko celowo nie nie wszystko jest absolutnie śmiertelnie poważnie w tym, poważne w tym filmie. Ilość testosteronu po prostu wylewa się na wszystkie strony i nie ma w nim nic dobrego, ale jest to jest ta kategoria Guilty Pleasure, czyli filmów, które są tak koszmarnie złe, że w sumie w Kinie całkiem nieźle się przy nim bawiłem, także warto o nim wspomnieć. Pamiętajcie, że biorę tutaj pod uwagę polskie premiery. Nawet jeżeli film miał swoją oryginalną, światową premierę w 2016 roku, ale w Polsce miał premierę dopiero w 2017, to Uznaje go jako film z 2017 roku i może się pojawić na tej liście. Jest to czasami o tyle smutne, że kilka filmów, o których słyszałem naprawdę masę dobroci, jak chociażby Wind River, podobno rewelacyjny thriller, który pojawia się w bardzo wielu topkach amerykańskich, u nas nie ma absolutnie zaplanowanej premiery do tej pory i prawdopodobnie zobaczymy go dopiero, kiedy w jakiś sposób wyjdzie na jakiś VOD czy, czy Blu-rayach. E, mając to wszystko więc na uwadze, oto lista 10 filmów, które ja podkreślam sam, jest to moje zdanie, e, uznałem za 10 najgorszych, które wyszły w roku 2017. Miejsce dziesiąte Kingsman Złoty Krąg. Tak jak byłem fanem pierwszej części, tak niestety druga zawiodła mnie pod wieloma względami. Mimo, że zapowiadała kilka ciekawych pomysłów, jak na przykład Statesman, czyli i amerykańska wersja Kingsman, tak niestety ostatecznie były to tylko powierzchowne koncepty, które w żaden sposób nie zostały rozwinięte. Channing Tatum, Jeff Bridges i cała ta agencja. Zobaczyliśmy dosłownie czubek góry lodowej, a cały film był dosyć powtarzalny i nie miał za wielu ciekawych zwrotów akcji czy jakikolwiek intryg. Od razu było wiadomo, kto jest zły, kto jest dobry, kto tutaj co kombinuje, a nawet tego kombinowania nie było za dużo. Jasne było kilka zabawnych momentów, na przykład Shalom Pan prezydent, uważam, że był rewelacyjny, ale znowu było ich stosunkowo za mało. I tak jak kiedy pierwsza część cały czas budowała nam i pokazywała coraz bardziej szalone pomysły, kiedy mieliśmy rewelacyjną scenę akcji w Kościele, na przykład e, myślałem, że już nic lepszego nie będzie. A później dalej cały czas dodawano może niekoniecznie lepsze sceny akcji, ale bardziej szalone na pewno e, z finałem i wybuchającymi głowami. W tym filmie niestety zabrakło w pary, i tak jak w połowie dostaliśmy już właściwie wszystkie ciekawe gadżety, wszystkie gagi skończyły się tak naprawdę gdzieś właśnie w okolicach połowy tego filmu, a później już fabuła mozolnie ciągnęła dalej i niczym nie zaskakiwała, nie dostawaliśmy cały czas kolejnych, bardziej szalonych pomysłów, które wydaje mi się, że są konieczne w tego typu filmie. Jeżeli na przykład pod koniec filmu Jeff Bridges wjechałby na wielkim, mechanicznym koniu i strzelał rakietami na lewo i prawo, prawdopodobnie oceniłbym ten film dużo lepiej, a w tym wypadku niestety miałem cały czas już później odgrzewanie pomysłów, które przedstawiono nam w pierwszej godzinie filmu. Jesty dziewiąte to obcy przymierze, jestem fanem całej sagi obcego od jedynki do czwórki, wszystkie części kocham na swój sposób, każda ma różnego rodzaju niedociągnięcia, no może poza jedynką, ale cały czas wszystkie uwielbiam. Na wszystkich potrafi się dobrze bawić, potrafię co kilka lat sobie spokojnie odświeżać i mieć absolutną radość z oglądania. Niestety, kiedy Ridley Scott powrócił do tej marki, już przy Prometeuszu, przy, przy Prometeuszu było widać najróżniejsze problemy. Ridley Scott to reżyser, który kiedyś robił wybitne filmy i zostanie zapamiętany na pewno jako jeden z wielkich kina, jednak po jakimś czasie, najzwyczajniejszym świecie... Być może się po prostu wyczerpał i masa filmów, które zobaczycie w jego filmografii, takie jak Robin Hood, bogowie i królowie, prawnik, który jest po prostu uważany za jeden z najgorszych filmów w historii. Czy sam Prometeusz, który uważam, że miał ciekawe koncepty, ale realizacja była fatalna i scenariusz naprawdę niechlujnie napisany? To wszystko razem pokazuje, że Ridley Scott się trochę wyczerpał i prawdopodobnie studio nie wręczałoby mu do roboty kolejnego obcego, gdyby nie Marsjanin. Po drodze Ridleyowi udało się zrobić Marsjanina, który był całkiem niezłym filmem. Był bardzo dobrze oceniony, zarobił całkiem sensowne pieniądze. No, prawdopodobnie dlatego, że był na podstawie książki i Ridley tu nie miał za dużo kombinowania, ale faktycznie ten film się udał. A ponieważ Hollywood działa na zasadach, co ostatnio komu wyszło, tak jak widzieliśmy przy bardzo, bardzo wielu markach lub nie wyszło. Tak stwierdzono, że Ridley Scott to cały czas duże nazwisko i skoro najwidoczniej wraca do formy, powierzono mu znowu pieczę nad całą marką obcego i niestety ani ten film krytycznie nie wypalił, ani nie zarobił jakichś ogromnych pieniędzy, e, prawdopodobnie nawet stracił, więc no cóż, obcy, ciężko powiedzieć jak będzie dalej i no... Ta część była uważam fatalna, była nudna, była kompletnie nierówna. W wielu momentach nie, nie, nie bardzo wiadomo, czym ten film miał być. Czy miał być jakimś horrorem, tak jak wiele innych obcych. Czy próbowano skupiać się na filozoficznych aspektach Prometeusza, które później również gdzieś szybciutko zagrzebano. Akcja, osaczenie, napięcie, to wszystko bardzo spadało, rosło. A wiemy, że jeżeli w czasie jednego filmu napięcie spadnie, to odbudowanie go jest już prawie niemożliwe. I faktycznie w tym filmie tak było. Ostatecznie wynudziłem się strasznie na tym filmie i poza dosłownie kilkoma momentami kiedy jeszcze miałem nadzieję, że coś z tego będzie, miałem fatalne wrażenia i wyszedłem naprawdę wkurzony, bo uwielbiam markę obcego, tak jak wspomniałem, a nie zapowiada się, żeby coś sensownego w najbliższych latach się z niej działo. Miejsce ósme to Justice League. Szanuję kilka rzeczy, które w tym filmie próbowano odratować, jak na przykład wizerunek Supermana, który po ostatnich filmach coraz bardziej przypominał po prostu Batmana z supermocami. Jednak ostatecznie film ten nie miał prawa się udać. Najpierw studio nie było zdecydowane odsunąć Zaka Snydera, pomimo bardzo mieszanych, lekko mówiąc, opinii na temat Batman i Superman. Później, kiedy trafił do nich wstępny projekt, uznali, że jest to nieoglądalne i zakaz się pozbyto, ale zatrudniono Josa. I ktoś w studiu najwidoczniej uznał, że skoro pracował już tyle przy super superbohaterach, to sam musi nim być, ponieważ dano mu jedynie 6 miesięcy na zrobienie wszelkich dokrętek, wszelkich poprawek filmu, całej postprodukcji i domknięcia wszystkiego razem. Nie miało to właściwie żadnego prawa się udać. Joss Whedon mógłby być najlepszym reżyserem na świecie, a cały czas nie podobałby takiemu zadaniu. Choćby dlatego, że takie filmy potrzebują masy czasu w postprodukcji, żeby dograć efekty. No i było to widać jak Stephen Wolf wyglądał jak jeden chodzący efekt komputerowy. Które po prostu nie dało się kupić tego, że on znajduje się w tym samym miejscu co bohaterowie, ale ogólnie w bardzo wielu innych miejscach efekty bardzo nie domagały i było to widać. Również scenariusz był pocięty, bohaterowie nie byli w większości odpowiednio rozbudowani. Masa problemów, które wynikała z właśnie pospiesznego przerabiania jednego filmu w drugim, dało się odczuć. I tak jak mówię, pomimo tego, że widziałem w tym pewien krok w dobrą stronę po ostatnich filmach, nie licząc Wonder Woman, no to cały czas ciężko mi poprawnie jakkolwiek dobrze ten film ocenić, szczególnie, że yy, wyszły później yy, zakulisowe sprawy jako Kevin Sujahara, gość, który jest szefem w Warnerze, CEO, miał możliwość przełożyć ten film, miał możliwość przesunąć, było sporo głosów o tym, aby premierę odsunąć w czasie, przerzucić ją na rok 2018, co dałoby Widonowi więcej czasu na dopracowanie tego filmu, zrobienie tego sensownie, dałoby więcej czasu specjalnym od efektów specjalnych, no dopracowanie właśnie efektów specjalnych, ale Kevin Sujahara chciał dostać dodatkowy czek, chciał mieć większy bonus w tym roku i uparł się, żeby jeszcze teraz pchnąć film do kin. Film okazał się nie tylko topą krytyczną po raz kolejny, no aczkolwiek był lepiej oceniony niż Batman i Superman, ale. To nie jest jakiś wielki wyczyn, no, ale okazał się przede wszystkim klapą finansową. Jako pierwszy z wszystkich dotychczasowych filmów Warner'a ten film faktycznie nie zarobił przy budżecie 300 milionów około, tak się mówi. Zarobił jedynie 650 milionów, jeżeli policzycie fakt, że kina zabierają połowę, czyli już potrzeba 600 milionów, żeby wyszło na czysto z tego. Ale na to nałoży się kampania reklamowa, która przy takich filmach zwykle sięga w okolicach... 100 milionów, no to już film jest przynajmniej 50 milionów stratny dla studia, co jest, no, jakby nie patrzeć, ogromną wtopą, kiedy ma się Batmana i Supermana w jednym filmie, no ale dał, nawet kampania reklamowa nie podołała, a sam film i recenzje nie były w stanie tutaj nic odratować. Miejsce szóste to morderstwo w Orient Expressie. Kultowa już właściwie historia kryminalna. Wydawałoby się gotowy scenariusz, świetna obsada. Dobry reżyser, i wszystko mogło naprawdę złożyć się na ciekawe odnowienie tego kryminału, a jednak dostaliśmy film nudny, na którym przysypiałem dosłownie. Były momenty, w których oczy mi się zamykały i miałem wrażenie, że. Część akcji, gdzieś mi po prostu ucieka, bo miałem ochotę się zdrzemnąć na bardzo, bardzo nudnym śledztwie, które nie miało żadnych, żadnej, żadnego napięcia. Nie czuliśmy w ogóle też tego motywu klaustrofobii, który był jakże istotny dla całej tej historii, zamknięcia w pociągu, ponieważ nagle uznano, żeby pociąg zatrzymać i w jednym miejscu, i bohaterowie mogli sobie wyjść, więc nie, nie było czuć całej też tej atmosfery tajemnicy w dookoła, a główny bohater po prostu mozolnie odkrywał kolejne. Elementy śledztwa ani razu nie zbaczając, ani razu nie trafiając w ślepy zaułek. Wszystko było nam wykładane właściwie, a w takich filmach to naprawdę nie działa. Nawet kiedy znamy zakończenie, uważam, że bardzo istotne jest to, aby samo śledztwo nas interesowało, a tutaj to kompletnie położono i z kultowej historii wyszedł po prostu ciągnący się nudny film, którego drugi raz nie byłbym w stanie obejrzeć, a w filmach właśnie w których najważniejsze są różnego rodzaju śledztwa i odkrywanie kart, uważam, że kolejne seanse często to potrafią jeszcze bardziej wzbogacić dany film, ale no tutaj siłą mnie nie zmuszą. Miejsce szóste to Mumia, czyli taki najlepszy przykład, jak skopać uniwersum. Film został podobno mocno przejęty, niejako porwany przez Toma Cruza, który zmienił strukturę tak, żeby bardziej było pod niego i było to bardzo widać, ale mało tego, największym grzechem tego filmu była próba ustanowienia uniwersum, zanim jeszcze jakikolwiek dobry film w nim powstał. Już od jakiegoś czasu chciano, żeby te potwory uniwersala jakoś się zebrały i stanowiły wspólną grupę. Był ten Dracula Antold, kompletnie nie wypalił, więc to zamieciono i próbowano kolejnych potworów, właśnie w przypadku tak jak tutaj mumi mówiło się o potworze Frankenstein'a, o niewidzialnym człowieku ale wszystko spaliło, ponieważ studio uznało, że budowanie uniwersum jest ważniejsze niż zrobienie dobrego filmu. to nie oni pierwsi, Warner w swoich filmach DC również borykał się z podobnym problemem jak w przypadku Batman i Superman, ale tutaj było to dużo, dużo gorsze. No, miało się wrażenie, że ogląda się trailer i to dosyć ciepskiej jakości trailer, w którym tak naprawdę cała ta fabuła, która tutaj przed nami się rozgrywa nie ma żadnego znaczenia, nic tu nie jest ważne, ważne jest to, żeby były podwaliny pod uniwersum, no a nie chodzimy do kina po to, żeby oglądać wielki zwiastun, tylko chcemy zobaczyć dobry film, no, a w tym filmie absolutnie nie było nic dobrego i nic, czym dałoby się zachwycać. Na dobrą sprawę nic nie wyjaśniono również samej fabuły tego filmu, nie określono za bardzo, kim właściwie jest Tom Cruise, chociaż dopowiedziano pewne elementy, ale kim on się stał na końcu, jak to ma się wpleć w uniwersum, no... Co najwyżej jakieś okruszki rzucono, ale no, myślano najwidoczniej, że będzie to rozwijane w kolejnych filmach, a ale już kolejnych filmów nie będzie bo. Mumia mimo tego, że jakieś pieniądze zarobiła, to została zniszczona krytycznie e, i wszyscy odpowiedzialni za cały ten projekt już dawno opuścili statek, więc to uniwersum po prostu umarło. Miejsce piąte, Piraci z Karaibów, Zemsta Salazara. Już po raz kolejny próba odgrzania tego kotleta, który mógłby umrzeć przy trzeciej części i nie zrozumcie mnie źle, ja wszystkie trzy części Piratów z Karaibów lubię, czwarta to jest według mnie jakaś porażka, e, aczkolwiek uważam, że cały czas dało się w jakiś sposób odkurzyć tą część, e, no tylko tutaj trzebałoby więcej chęci od Johnego Deppa, trzebałoby znaleźć jakiś lepszy motyw przewodny, nie, e, bardziej może charyzmatycznych aktorów, sensownego złoczyńcę, bo tutaj Javier Barnemowi wydaje się, że w ogóle nie chciało się grać tego kapitana Salazara. A tak mieliśmy po prostu pozlepiane fragmenty morskie zombie i parę innych elementów, które po prostu widzieliśmy w poprzednich częściach. Nie dano nam nic nowego. Cały czas powtarzano te same dowcipy, a w dodatku mój największy zarzut był taki, że z postaci Jacka Sparrow, którego w pierwszych trzech częściach bardzo lubiłem, zresztą w czwartej, mimo tego, że nie lubię tej części, jeszcze trochę jego intelektu się tliło, Tak w tej najnowszej, zrobiono z niego po prostu George'a Binksa, który go jedynie. Jedynym zadaniem w całym filmie było przewracać się twarzą w błoto, żeby dzieci się śmiały, i tak naprawdę ani razu nie wykazał się swoim intelektem, ani razu nie pokazał w sobie tej iskry Jacka Sparrow, który, pomimo tego, że na co dzień wygląda jak taki idiota, który faktycznie nie wie, co jest grane, gdzieś zawsze ma plan, jakieś zawsze elementy, które się składają. Tutaj kompletnie go z tego odarto i zrobiono chodzącą parodię. A skoro cała ta marka opiera się na Jacku Sparrow, no to kiedy on nie gra, to tak naprawdę. Naprawdę niewiele więcej może zagrać. No i warto wspomnieć, że Jeffrey Rush zawsze dał z siebie wszystko i był jedynym elementem, dla którego ten film w ogóle jakkolwiek dało się oglądać. Miejsce czwarte to Mroczna Wieża. Nieudana zupełnie adaptacja książki Stephena Kinga. No, mało jest udanych, aczkolwiek w tym roku mieliśmy adaptację horroru To i odniósł niesamowity sukces. Niestety o Mrocznej Wieży nie da się powiedzieć tego samego. Film dłuży się niemiłosiernie i pomimo tego, że czasami próbuje zahaczać o elementy znane z książek, w żaden sposób ich nie tłumaczy i osoby, które książek nie czytały, tak jak ja, kompletnie się nimi nie przejmują i mają gdzieś te wszelkie odniesienia. A akcja Wlecze się niemiłosiernie. Bohaterowie, w sensie aktorzy, grają jakby wydawałoby się za karę, i tak naprawdę znowu brakuje napięcia, brakuje nam jakiegokolwiek zahaczenia o, o ten świat, który mógłby być naprawdę interesujący. Ja wierzę w to, że w książkach on jest naprawdę rozbudowany i, i widać jakieś drobne elementy, ale kompletnie nie udało się przedstawić tego na ekranie. Kompletnie nie udało się nas przekonać do tego, że faktycznie to jest żywy świat, w którym działa się masa rzeczy. W, których, w którym główny bohater faktycznie przeszedł. Masę gówna, mimo tego, że nam to mówiono, jakby cały czas nie dało się tego odczuć. To jest najważniejsze, że kiedy mamy ekspozycję i po prostu mówi się cały czas o tym, jaki dany bohater jest i co on przeszedł, nie jest w stanie mnie to przekonać, jeżeli nie widzę tego w konkretnych scenach, a tu kompletnie się do nich nie przyłożono. Mam wrażenie, że ten film wręcz była masa problemów przy okazji na planie, przy produkcji Słyszało się o masie kłótni i najróżniejszych rzeczy, które zwiastowały wręcz, że ten film nie powstanie. I może to jest jeden z powodów, dla którego właściwie ledwo dało się go oglądać. Miejsce trzecie to pierwszy śnieg. Mowa o problemach na planie, ten film miał ich masę. W pewnym momencie przekroczono budżet. Najzwyczajniej w świecie do zakończenia filmu brakowało jeszcze sporo scen, a budżet się skończył i końcówkę łatano ze scen, które były wcześniej. tych, Wiecie, jak kręci się ileś tam godzin, powiedzmy 5 czy 6 czy 10 godzin filmu i z tego robi się ten dwugodzinny film. No to po prostu z tych pozostałych scen starano się dokleić zakończenie, przez to w pewnym momencie nie, żeby ten film był jakiś wciągający po drodze, ale w pewnym momencie absolutnie zapomniano, że to jest. Spójna historia, bo tak jak mówię, po prostu skończył się budżet i nie było nikogo stać na to, żeby zakończyć ten film, więc zrobiono jakiś, jakiś taki dziwny zlepek. Przy okazji, Michael Fassbender po raz kolejny pokazał, że. Nie potrafi dobierać filmów i w tym roku zagrał w Assassin's Creed, grał w właśnie Pierwszym Śniegu, grał w Obcym, a jak popatrzymy na poprzedni rok, to miał jeszcze genialną rolę w X-Men Apocalypse, które chyba to była jego najgorsza rola, Magneto, więc no współczuję gościowi, bo mógłby zacząć dobierać naprawdę lepsze role niż tego typu filmy, które mają mieć jakąś tajemnicę, mają... Budzić jakieś, jakieś, jakieś napięcie, a niestety przez może fatalne decyzje reżysera czy ekipy, która zajmowała się całą produkcją, kompletnie to nie wyszło i filmu po prostu nie dało się w żaden sensowny sposób dopracować, a z naszej strony oglądać. Miejsce drugie to Power Rangers, pomimo tego, że film został przez wielu doceniony, ja nie byłem w stanie prawie przez niego przebrnąć. Przez większość czasu nic się w nim nie działo. Bohaterowie nie robili nic, tylko gadali o swoich problemach, które były tak bardzo stereotypowe, jak to tylko możliwe. Każdy z bohaterów nie był tak naprawdę żywym, żywą istotą, a chodzącym stereotypem, który nawet nie tyle pokazywał swoje problemy, co cały czas o nich mówił. O, jestem zakłopotanym nastolatkiem który popełnił błąd. O, jestem zbuntowaną nastolatką. Jestem kompletnie szalony i zajmuję się moją chorą mamą. Jestem typowym nerdem. W tych bohaterach nie było kompletnie nic więcej. Nie wiedzieliśmy o nich nic poza tymi absolutnie stereotypowymi po prostu obudowaniami. I przyznam się, nie jestem jakimś wielkim fanem. Oglądałem Power Rangers, jak byłem bardzo mały, ale to było bodajże na RTL-u, nie RTL-7, RTL-u niemieckim, więc nie rozumiałem kompletnie, co oni mówią. I tylko patrzyłem, jak, wiecie, robią Megazorda i biją się z tymi potworami więc nigdy to nie było coś... Co, czego byłem jakimś wielkim fanem, no ale tutaj myślałem, że hej, chociaż zobaczę głukowaty film rozrywkowy, w którym się po prostu dobrze pobawi, ale mowy o tym nie było, bo tej rozrywki nawet nie było za wiele. Większość filmu nie widzieliśmy żadnych walk, żadnych, e, żadnych pokazów mocy bohaterów, tylko po prostu siedzieli i rozmawiali o swoich bardzo stereotypowych, bardzo żadnych problemach, które widzieliśmy w milionie filmów e, i nie zrozumcie mnie źle, ja dobrą Tindramę naprawdę lubię, ale ta Tindrama to było po prostu przepisanie powierzchownych problemów każdej innej teen dramy, bez jakichkolwiek twistów, bez jakichkolwiek zagłębiania się w charaktery tych postaci, a skoro zdecydowano się tak bardzo na skupienie się na nich, a nie na akcji, bo akcji w tym filmie prawie nie ma, od razu mówię, że nie oglądaliście akcji w Power Rangers jest tyle, co kot napłakał, no to chociaż mogli zbudować ciekawe postacie, a skoro to nie wyszło, to kiedy już dochodzimy do akcji, to tak bardzo, mam gdzieś to, co oglądam, tak bardzo już mnie nie obchodzi to, że oni wreszcie bawią się tymi swoimi że no, na tym etapie kompletnie film mnie nie obchodzi, a za tym idzie akcja, jest dla mnie już tylko szumem, który widzę i myślę sobie, Boże, niech to się skończy. Także no, film też kompletnie nie zarobił, nie będzie kolejnej części, bo raczej studio nie będzie chciało wtapiać więcej pieniędzy. Jak widać, tam Marka leży. Poprzedni film Power Rangers to była w ogóle mega strata finansowa, taki bardzo niskobudżetowy, a i tak stracił pieniądze. A ten był wysokobudżetowy i też nie wyszło. No i miejsce pierwsze, Assassin's Creed. Adaptacje gier nie mają szczęścia. Poprzedni Warcraft miał mieszane recenzje i chociaż część graczy, która na ten świat, potrafiła docenić ten film, tak niestety przeciętny zjadacz popcornu, osoba, która, której nie interesują gry Warcrafta, no bo czemu miałyby interesować każdego, kto chodzi do kina, kompletnie się w tym świecie zgubiła, przynajmniej większość. Film z tego, co widziałem, jakoś tam odbił swój budżet, o żadnym większym zarobku nie ma mowy, ale chociaż wyszli na zero. W Assassin's Creed się to nie udało i film jest stopą finansową, w tą to topą krytyczną i prawdopodobnie kolejnym gwoździem do trumny kariery Michaela Fassbendera, który w tym roku, jak wspomniałem przy Martwym Śniegu, nie potrafił kompletnie dobierać sobie ról. Ale mało tego, mieliśmy w tym filmie Marion Cotillard czy Jeremy'ego Ironsa i żadny z nich nie był w stanie podratować tego filmu, ponieważ kompletnie nie dano im żadnych ról. Scenariusz był tak napisany, że nie byliśmy w stanie przywiązać się do żadnego z bohaterów, akcja przeskakiwała w kompletnie chaotyczny sposób, nie pozwalając nam się skupić tak naprawdę na żadnym miejscu. Jasne, korzystano z motywów przenoszenia się w czasie, które są jakże istotne w Assassin's Creed, ale w żaden sposób również nie przedstawiono nam bohaterów z przeszłości i były to takie po prostu biegające awatary, które nas nic nie obchodziły. A jeżeli tutaj odniosę się do samych gier, o tyle w grach ten gość, który się przenosi, w czasie, w wielu to jest Desmond Miles, później są to inni bohaterowie. Zwykle nie ma większego znaczenia, ludzie nie grają w te gry dla tego gościa, który skacze w czasie, tylko właśnie dla tych bohaterów, którzy są asasynami w przeszłości. A tutaj postawiono to na głowie. I hej, to też miało prawo się udać. Adaptacje gier nie, nie muszą być wierne, nawet może nie powinny. Gameplayu nie da się zastąpić w kinie, ale, tutaj, ale tych bohaterów z teraźniejszości również nie zastąpiono, również nie, nie stworzono ich jakoś sensownie, nie pozwolono nam im kibicować. Intryga również była kompletnie niezrozumiała, była kompletnie bezsensowna i za bardzo nie wiedzieliśmy tak naprawdę o co komu chodzi. Nie było też w tym filmie żadnego humoru, żeby to jakoś zbalansować. Nie było jakiegokolwiek zaangażowania. Właściwie nic nie było. Ten film jest takim smutnym przykładem tego, kiedy ktoś bierze się za pewną znaną markę i. Tak naprawdę nie ma pojęcia, co ma z nią robić. Twórcy nie zbudowali w żaden sposób własnego filmu, który mógłby tylko zahaczać o Assassin's Creed, a to bym kupił z przyjemnością, uważam, że to nawet byłaby najlepsza opcja, ani też nie wgłębili się w to, o co tak właściwie w tych grach chodzi. E, myśleli, że parkour w paru miejscach wystarczy nic więcej, ale nawet to nam zepsuło, ponieważ wszelkie ruchy tego assassyna z przeszłości przeplatały się z Fazbenderem skaczącym na maszynie, przez to jeszcze bardziej mieliśmy je gdzieś. No i się oczy przerywało nam to akcję, a jak wiemy, cięcia, częste cięcia tak dobrze działają we wszelkich scenach akcji, normalnie są zawsze super. Także Assassin's Creed jest po prostu największą porażką według mnie tego roku. I kolejnym przykładem na to, że Hollywood cały czas nie ma pojęcia, jak zabrać się za adaptację gier. Mam nadzieję, że komuś się w to w końcu uda. Jest cała masa świetnych materiałów, wydaje mi się, świetnych historii. Ale póki ktoś wreszcie nie przebije się, nie zrobi naprawdę filmu, który odniesie wielki sukces. Studia po takich klapach jak Assassin's Creed będą bardzo ostrożnie do tego podchodziły. No i to jest bardzo przykre, że takie filmy powstają. To cała moja lista najgorszych filmów, które oglądają w 2017 roku. Tak jak wspomniałem, nie oglądałem wszystkich filmów, nie byłem w stanie. Części z własnej woli nie obejrzałem, bo uznałem, że są tego niewarte i warto w tym czasie. Poświęcić czas na coś dużo lepszego. Dajcie mi znać, jakie według Was są najgorsze filmy z 2017 roku. Pamiętajcie, że bierzemy pod uwagę te, które wyszły w Polsce w 2017, bo niektóre miały premierę w Stanach w 2016, ale w ten sposób ciężko byłoby jakkolwiek ułożyć taką listę. Zwidzimy się w 10 najlepszych filmach, które uznaję, które wyszły w 2017 roku. Do następnego razu. Cześć!